USA chcą wesprzeć służby humanitarne. Mowa o 2,75 miliardów dolarów szef amerykańskiej dyplomacji z wizytą w Polsce. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w sobotę do Rzeszowa, gdzie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy rozmawiali m.in. o uszczelnieniu sankcji na Rosję oraz wschodniej flance NATO. Po spotkaniu z premierem szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał z szefem polskiego MSZ, który wezwał Rosję do wycofania się z ataków na ludność cywilną. Blinken poinformował natomiast, że administracja prezydenta Bidena zwróciła się do Kongresu o zgodę na przekazanie 2,75 miliardów dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce. Blinkena przywitał w Rzeszowie ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. To dla mnie zaszczyt powitać sekretarza Blinkena w Polsce. Wizyta sekretarza Blinkena, w tym niewyobrażalnie trudnym czasie, podkreśla zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski oraz NATO, napisał na Twitterze dyplomata. Szef dyplomacji USA przebywa z wizytą w Europie. W piątek w Brukseli rozmawiał z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem, spotkał się z szefami dyplomacji Unia Europejska, G7 i NATO. W sobotę Blinken jest w Polsce. Ma też odwiedzić Mołdawię i państwa bałtyckie. Sankcje muszą być szczelne. Sekretarz Blinken spotkał się w Rzeszowie z premierem Morawieckim. Politycy rozmawiali m.in. o uszczelnieniu sankcji na Rosję. Przedmiotem naszej rozmowy były m.in. sankcje, które stają się coraz bardziej bolesne dla Moskwy. To bardzo ważne, bo NATO nie jest w stanie wojny z Rosją, jednak chcemy dopomóc w jej zakończeniu i utrzymaniu suwerenności Ukrainy, powiedział po spotkaniu z sekretarzem stanu USA szef polskiego rządu. Rozmawialiśmy o tym, aby sankcje były szczelne, to znaczy, żeby nie było banków, które by nie podlegały wyłączeniu z systemu SWIFT, aby zamrożenie aktywów było możliwie szerokie, powiedział premier. Morawiecki podkreślił, że sankcje muszą być miażdżące, zdecydowanie uderzające w machinę wojenną Władimira Putina. Szef polskiego rządu mówił, że z Blinkenem rozmawiali m.in. o kwestii związanej z alternatywnymi źródłami dostaw gazu i ropy. To są te dostawy gazu i ropy dzisiaj z Rosji, które dają gotówkę Putinowi, czyli dają możliwość realizacji działań wojennych. Trzeba Kreml i Moskwę od tego odciąć, dlatego jest tak ważne, żebyśmy mieli alternatywne źródła dostaw, powiedział. My kończymy budowę gazociągu bałtyckiego do Norwegii, jednocześnie pozyskujemy coraz więcej ropy z Arabii Saudyjskiej, a więc mamy alternatywne dostawy, dodał. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Podczas rozmowy politycy poruszyli również temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Szef polskiego rządu przypomniał, że w Polsce jest obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zabiegamy o to, żeby było ich jak najwięcej, stwierdził. Zabiegamy także o odpowiedni sprzęt wojskowy, który trafia do nas cały czas, żeby bronić naszego nieba, żeby być jeszcze bardziej bezpiecznym, powiedział Morawiecki. W ocenie premiera, sytuacja na Ukrainie to rzecz bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach. Musimy razem z naszymi sojusznikami, ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami członkowskimi Paktu Północnoatlantyckiego budować jeszcze mocniejszą architekturę bezpieczeństwa we wschodniej części Europy, Unii Europejskiej, zaznaczył. Morawiecki dodał, że sekretarz Antony Blinken w pełni zgadza się z koniecznością wzmocnienia flanki wschodniej NATO, umocniania bezpieczeństwa Polski, Litwy, Rumunii, Węgier, Słowacji. O tym wszystkim rozmawialiśmy. To ważne, że sojusznicy mówią dokładnie na tej samej długości fali, bo bezpieczeństwo jest dzisiaj absolutnym priorytetem, podkreślił. Spotkanie z szefem MSZ. Bezpośrednio po spotkaniu Morawieckiego z Blinkenem, z amerykańskim politykiem rozmawiał szef MSZ Zbigniew Rau. Spotkanie z Blinkenem było poświęcone koordynacji działań w odpowiedzi na agresję rosyjską przeciwko Ukrainie, jak również i politycznym, społecznym, ekonomicznym, humanitarnym konsekwencjom wojny rosyjskiej prowadzonej przeciwko naszemu krajowi sąsiedzkiemu, powiedział Rau. Szef MSZ zapewnił, że Polska nigdy nie uzna zmian terytorialnych, które są wynikiem bezprawnej, niesprowokowanej agresji.
Sposób, w jaki Rosja przeprowadza ataki i chęć złamania ukraińskiego oporu, środkami ataku, które terroryzują społeczność, strzelając do obszarów zamieszkałych, elektrowni jądrowych i do pojazdów niewojskowych, to złamanie prawa międzynarodowego bez ograniczeń, powiedział Rao. Jak dodał, będzie to ścigane z największą determinacją. Wzywam Rosję do wycofania się z ataków na cywilną ludność. Żądam, aby strony spełniały prawo humanitarne. Wszystkie działania muszą być wzięte pod uwagę w przyszłych negocjacjach pokojowych, zaapelował minister. Jak wskazał, ze względu na własne, bolesne doświadczenia, Polska konsekwentnie będzie domagać się ścigania przestępstw wojennych. To jest nasz dług historyczny chociażby wobec obywateli Wielunia, których poświęcenie nigdy nie może być zapomniane. Ściganie przestępstw wojennych jest elementem wspólnej pamięci ludzkiej. Jest to nasze wspólne zobowiązanie, podkreślił Rao. Zwiększenie budżetu na obronność. Rao podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z Blinkenem, że atak na Ukrainę już przemienił Europę i jej poczucie bezpieczeństwa. Polska zdecydowała się natychmiast zwiększyć budżet na obronność do 3% PKB począwszy od przyszłego roku, powiedział szef MSZ. Przekazałem sekretarzowi Blinkenowi moje podziękowania dla prezydenta USA Joe Bidena za jego skuteczne przywództwo przy koordynowaniu i reakcji ze strony wspólnoty transatlantyckiej oraz wolnego świata na agresję rosyjską, powiedział Rao. Minister zadeklarował też, że Polska zapewni pełne wsparcie Ukrainie, która aktualnie broni się przed bezprawną, niesprowokowaną agresją. Centrum Dokumentowania Zbrodni Wojennych w Ukrainie. Szef MSZ poinformował, że Polska tworzy Centrum Dokumentowania Zbrodni Wojennych w Ukrainie. Na podstawie swoich bolesnych doświadczeń z przeszłości Polska będzie się konsekwentnie domagać ścigania zbrodniarzy wojennych. Jest to kwestia wspólnej pamięci, nasz wspólny obowiązek, mówił Rao. Wezwał również do zakończenia przelewu krwi i zawieszenia broni na czas rosyjsko-ukraińskich rozmów. Szef polskiej dyplomacji dodał, że jako przewodniczący OBWE zwraca się o tworzenie korytarzy humanitarnych, które posłużyłyby do ewakuacji ludności cywilnej z oblężonych miast. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała kryzys humanitarny na niewyobrażalną skalę. Naszym obowiązkiem jest organizacja pomocy na setek tysięcy, a być może już niedługo milionów uchodźców, dodał Zbigniew Rao. Polska okazała hojność, przywództwo i zdecydowanie Blinken wskazywał na konferencji po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rałem, że wartości, takie jak wolność, pokój i bezpieczeństwo są dziś pod szczególnym zagrożeniem. Jak powiedział sekretarz stanu USA, na ten moment miliony Ukraińców są zagrożone. Polska okazała hojność, przywództwo i zdecydowanie. Jesteśmy wdzięczni za te podstawy współpracy, które zbudowaliśmy w ciągu dziesięcioleci, podkreślił Blinken. Polacy wiedzą, jak ważna jest obrona wolności, tak samo jak Amerykanie, dlatego będziemy trzymać się razem przy wsparciu Ukrainy wobec dokonanej z premedytacją, bezprawnej i niesprowokowanej inwazji, oświadczył. Sekretarz stanu USA ocenił, że Polska jest wiodącym krajem, który odpowiada na kryzys humanitarny wywołany przez agresję na Ukrainę. Jeśli chodzi o wsparcie dla Polski i innych krajów, administracja prezydenta Bidena zwróciła się do Kongresu o 2,75 miliardów dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce, powiedział. Spotkanie z delegacją Kongresu. Przed rozmową z Blinkenem Rao spotkał się z delegacją Kongresu USA. Minister Zbigniew Rao spotkał się dzisiaj w Rzeszowie z delegacją Kongresu USA. Podczas rozmów poruszone zostały kwestie możliwości przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję oraz wojskowa i humanitarna pomoc dla Ukrainy w ramach odpowiedzi na rosyjską agresję, poinformowało MSZ na Twitterze. Ambasada Stanów Zjednoczonych przekazała na Twitterze, że sekretarz Blinken w sobotę w Polsce omówi dalszą koordynację działań sojuszników wobec ciągłej rosyjskiej agresji oraz sposoby zwiększenia zaangażowania USA w pomoc humanitarną. Podziękuję też Polsce za szczodre przyjęcie setek tysięcy osób uciekających z Ukrainy, zapowiedziano.